Anna Bójko, jestem pracownikiem Instytutu Północnego imienia Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Pracuję tu od ponad 3 lat. Pracowałam na uniwersytecie, więc troszkę inna to była instytucja. Tutaj początkowo zostałam przyjęta na stanowisko kierownika biblioteki, a jesteśmy w instytucji, która posiada najważniejszą bibliotekę, jeżeli chodzi o badania nad historią naszego regionu. Bo to jest biblioteka dawnego ośrodka badań naukowych, który powstał w roku 1963, od 2019 roku. Został przekształcony właśnie w Instytut Północny, ale biblioteka została. Jest to biblioteka, to tak tytułem wstępu, biblioteka jest ważna dlatego, że jej początki sięgają roku 45 i są związane z Emilią Sukertową Biedrabiną, o której też będę podczas właśnie tej mojej prelekcji dzisiaj mówić. I tak jak już powiedziałam, posiadamy głównie zbiory do historii, ale różne, bo nie tylko książki. Mamy kolekcję pamiętników, mamy kolekcję, na przykład relacje spisane w latach 70. To są relacje przymusowych robotników, osób, które były tutaj na tych przymusowych robotach w okresie II wojny światowej. Mamy relacje na przykład przedstawicieli ruchu polskiego, nauczycieli, no relacje powojenne, z których czytamy, jak to na tych terenach było. To były różne pamiętniki zbierane w drodze konkursów, które były ogłaszane. Z chwilą, gdy zaczęłam pracę, no już jestem doktorem nauk humanistycznych, więc już też miałam ukierunkowane w jakimś stopniu, dzień dobry, zainteresowania badawcze. One odbiegają dosyć od tego, czym się zajmowałam, z czego pisałam doktora, dlatego że zajęłam się badaniami proweniencyjnymi, badaniami nad księgozbiorami historycznymi. Proweniencja, czyli pochodzenie i właśnie to, o czym mówiłam, tą proweniencję odczytujemy ze znaków własnościowych, które znajdują się w książkach. Dla badaczy najbardziej atrakcyjne są te najstarsze książki, a te książki i księgozbiory dzielimy na stare druki, czyli to są wszystkie książki wydane do roku 1800 i po roku 1800, ja to tak dzielę, do roku 1939-1945 to już są takie księgozbiory, te XIX-wieczne, gdy też głównie, które zaczęła się masowa produkcja, rewolucja, wielka rewolucja przemysłowa, rozwój szkolnictwa, rozwój nauk, rozwój książki, rozwój produkcji książki przede wszystkim. No i księgozbiory te już po roku 1945 wydawane. Gdy zaczęłam pracę, jeszcze pracując na uniwersytecie, właśnie w ramach tych moich badań takich proweniencyjnych, składałam wnioski różne do ministerstw, do różnych agent, żeby o dofinansowanie projektów, o badania. No my jesteśmy akurat instytucją kultury, więc jakby no ten aspekt badawczy tutaj oczywiście występuje w naszej działalności, natomiast nie jest on głównym naszym aspektem. Wcześniej pracując na uniwersytecie, no też mogliśmy pozyskiwać właśnie różne takie granty. I składałam granty i otrzymałam taki duży projekt badawczy, który był finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i to był projekt, w ramach którego badaliśmy już, bo już on się skończył właśnie w tym roku, 3 lipca, badaliśmy proweniencję historycznych księgozbiorów, które znajdują się w Olsztynie. Czyli pochodzenie książek, które wytypowaliśmy w ramach projektu, a tytuł projektu to był Księgozbiory przedwojenne jako źródło do historii Warmii i Mazur. I ten mój dzisiejszy wykład jest właśnie, prezentuję to w wielkim skrócie, bo te badania wciąż prowadzimy, no może już poza tymi kwerendami, czyli mamy już jakby przeprowadzone, sprawdziliśmy, co w tych książkach jest i teraz systematyzujemy tą wiedzę. I dzisiaj właśnie opowiem Państwu o jednym z wyników tych badań, o księgozbiorach królewieckich, które w ramach tego projektu udało nam się w tych bibliotekach w Olsztynie znaleźć.
To był projekt Instytutu, ale ja zawsze podkreślam, że to był projekt realizowany przez 6 instytucji, bo w Olsztynie jest 6 instytucji, które posiadają księgozbiory historyczne, czyli te wydane do 1945 roku. Największą, znaczy instytucją, która posiada największy zbiór takich starych ksiąg jest Biblioteka Hozjany. Około 10 tysięcy woluminów. No, jest to kontynuatorka bibliotek kościelnych, bibliotek kolegiackich w Chrumowie, w Dobrym Mieście. Znajdują się tam również księgozbiory prywatne księży, biskupów. Mamy tam całą kolekcję starych druków, które należały do biskupów warmińskich, Hozjusza, Kromera. No, piękna, bogata kolekcja, naprawdę prawdziwa uczta dla badaczy. Ale jest to biblioteka też no, wyprofilowana, tak? Bo jest to biblioteka jednak kościelna. Takie stare druki i książki, te XIX-wieczne wydane przed rokiem 45, posiada oczywiście Biblioteka Uniwersytecka, posiada również Biblioteka Muzealna, Instytut Północny posiada, posiada Archiwum Państwowe i posiada również Biblioteka Wojewódzka. Czyli to było te 6 instytucji, gdzie przeglądaliśmy książki. No, tak, to jest ten projekt, to jest 6 instytucji. I w ramach tego projektu on miał 3 takie główne aspekty. Był jeszcze czwarty, bardzo szeroka kampania, taka promocyjna i działania popularyzatorskie, popularyzujące wiedzę o i upowszechniające wiedzę właśnie o tym dziedzictwie piśmienniczym, ale jednym z takich bardzo ważnych filarów tego projektu było utworzenie elektronicznej bazy proweniencji. Jak już znaleźliśmy książki, to rejestrowaliśmy egzemplarze w tej bazie proweniencji i też tworzyliśmy skan. Jeżeli mówimy o zabezpieczaniu tych książek po II wojnie światowej jeżeli chodzi o nasz region, no to tutaj bez wątpienia przysłużyły się bardzo do tego dwie osoby. Mianowicie była to Emilia Superkowa-Biedrawina, dziś Biblioteka Wojewódzka nosi imię, jest nazwana imieniem Emilii Superkowej-Biedrawiny. U nas w Instytucie Północnym powstała pracownia badań księgozbiorów historycznych imienia Emilii Superkowej-Biedrawiny. Dlatego, że no, z punktu widzenia właśnie naszego zasobu, to Supertowa bardzo się tutaj przyczyniła do tego, żeby ten księgozbiór zgromadzić. Ten księgozbiór właśnie dzisiaj się znajduje w Instytucie Północnym. Supertowa w roku 1945 powstał Instytut Mazurski. Ona w tym Instytucie Mazurskim pracowała. Znała doskonale wartość. Wiedziała, no, znajdujemy się na terenach, które do roku 1945 należały do Niemiec. Rok 45, bardzo ważna cezura czasowa dla tych ziem, dla wielu tysięcy również osób, Niemców. To tragedie oczywiście były ogromne. Była akcja wysiedlenia, była akcja osiedleńcza, napływ nowej ludności, ale dziedzictwo było. Jeśli nie było zniszczone, jeśli nie było zabrane, to znajdowały się tu zabytki nieruchome przecież, ale także zabytki ruchome. Tymi zabytkami to właśnie były również te księgozbiory. Supertowa miała doskonałą świadomość wartości tych książek, więc ona od początku w zasadzie, gdy już pojawiła się w Olsztynie, zaczęła najpierw chodzić po Olsztynie i zbierać te książki, potem zaczęła wyjeżdżać w teren. Na drugim zdjęciu jest zdjęcie Hieronima Skupskiego, który kierował Muzeum Mazurskim wtedy, teraz jest to Muzeum Warmii i Mazur, on był kierownikiem tego muzeum i oni wyjeżdżali razem. Tam było prościej, tam były trudności transportowe, więc udało się załatwić kolokwialnie mówiąc jakiś samochód. To razem jeździli w teren i zwozili te książki, ale oni podążali śladem ekip, różnych ekip, które i różnych przedstawicieli różnych instytucji, którzy już działali w tym terenie i wywozili te książki. Do Krakowa, do Warszawy i przede wszystkim do Torunia. W Olsztynie mamy Supertową i Skupskiego, a na terenie powiatu Kętrzyńskiego działała Licharewa i drogi się gdzieś tam, tak przynajmniej wynika ze wspomnień, spotykały
i pojawiały się nawet spory, prawda, między Michalewą a Sukertową o książki i opisała nawet to w swoich wspomnieniach Sukertowa, jak to Michalewa dosłownie ją z tego Pętrzyna pogoniła, bo z kolei Michalewa w Pętrzynie organizowała też Muzeum imienia Pętrzyńskiego i z kolei ona tam zabezpieczała i chciała, żeby tam, przepraszam, ona organizowała Bibliotekę Towarzystwa Krajoznawczego i chciała, żeby te księgozbiory właśnie tam zostały. I żeby one do Olsztyna nie zostały wywiezione. To są zdjęcia zniszczonego Olsztyna. No w takich warunkach w tym roku 45 w Olsztynie Sukertowa ze Skupskim znosili te książki. Też znana z jej wspomnień historia, jak to tutaj, gdzie mieści się obecnie Biblioteka Wojewódzka tutaj za ulicą, w tym budynku na 1 maja mieściła się willa adwokata Słukowa, który w swoim zbiorze posiadał około 5000 książek i tam, gdy wojska radzieckie wkroczyły do Olsztyna, zorganizowany został sztab wojskowy. Książki zostały wyniesione za altany do ogrodu, no i służyły po prostu jako szale. No, ale ona miała tam, już gdy mogła tam się dostać, do tego ogrodu. To, co jej się udało uratować, to rzeczywiście przyniosła i te książki, bo ten adwokat nazywał się Słukow i my tutaj w Instytucie mamy te książki, które ona tam pewnie wykopała spod tych brudów, bo mamy książki, gdzie ołówkiem jest napisane nazwisko Słukow, prawda? Czyli to były książki, które były właśnie w tej wili Słukowa. To są, proszę Państwa, badania. Ja je pokazuję tylko dlatego, bo my czytamy dużo właśnie. Ja się na tą Sukertową powołuję, na jej wspomnienia. My dużo czytamy o tym, jak to zabezpieczano, że ona znalazła w Pętrzynie książki, że ona jeździła gdzieś tam do Pasłęka po książki pociągiem, że gdzieś tam jakieś czasopisma, gdzieś tam przespała stację. To jest jedna rzecz. Są również archiwalia, są w archiwum, są dokumenty, z których też czytamy, możemy dużo się dowiedzieć o sytuacji, właśnie też o stosunku nowych mieszkańców na przykład do tych książek, tak? Jak gdzieś tam skrótki opisuje w jednym z takich sprawozdań, czy z takich listów do Wydziału Kultury, do Urzędu Wojewódzkiego, że gdzieś tam w jakiejś piwnicy były zniszczone schody, i nowi mieszkańcy tego domu zrobili sobie z książek schody, żeby im się lepiej chodziło. Więc to gdzieś takie sytuacje, takie obrazy znamy z tych archiwaliów, z opracowań, z publikacji. Ale właśnie my też dzięki tym naszym badaniom wiemy, że książki były zabezpieczone i teraz my sprawdzamy. Prawda? Sprawdzamy te książki, szukamy znaków prowadzących, więc weryfikujemy teraz dokładnie, bo my przeglądając książki, możemy już dokładnie zweryfikować co, ile, skąd, o ile mamy to szczęście, że te książki są sygnowane, bo przecież nie wszystkie one były. To jest, no właśnie, to są też książki, które zabezpieczyła Sukertowa z Instytutu Północnego. W ramach tych naszych badań zarejestrowaliśmy w tej naszej bazie proweniencji 21 tysięcy książek. Tyle znaleźliśmy w tych 6 instytucjach. Żeby zarejestrować te 21 tysięcy książek, nie liczyliśmy, bo podkreślam, nie w każdej są znaki własnościowe. Czyli przeglądamy książki, no i szukamy znaków własnościowych, a nas interesują niepowojenne. Nie pieczątka archiwum państwowego, nie pieczątka muzeum, nie pieczątka ośrodka badań naukowych, tylko nas interesują przedwojenni właściciele. Czyli no jeszcze tutaj jakby też ta praca była taka, że no często były na przykład te znaki nieczytelne, bo ktoś coś na was grał, więc to no wymagało to na pewno i czasu, i cierpliwości. Żeby zarejestrować, czyli żeby znaleźć te książki, te 20 tysięcy książek, tak przypuszczam, bo nie liczyliśmy, musieliśmy dotknąć około 50 tysięcy książek. Myślę, że albo jeśli nie więcej. Do każdej książki, jeżeli były znaki własnościowe, robiliśmy skany, mamy 63 tysiące skanów. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I co się okazało? Znaleźliśmy 6851 właścicieli. Trafiają się tam oczywiście właściciele powojenni, a nawet jeżeli
wykluczymy, bo jeszcze dokładnie tego nie przeanalizowaliśmy, ile to jest przedwojennych, ile powojennych tych właścicieli, ale ja myślę, że śmiało, myślę, że co najmniej 5,5 tysiąca to są właściciele przedwojenni, czyli tyle znaleźliśmy instytucji, osób, które posiadały księgozbiory i w tych księgozbiorach, które z kolei się w tej chwili znajdują w tych 6 instytucjach. O, to jest taki rekord, jakby tu Państwu nic nie mówi, ale to są te skale. Tutaj jak mamy ex libris, tak? Tylko to jest, no one różne też te ex librisy były, czyli my to rejestrowaliśmy, zamieszczaliśmy skany, to jest wszystko dostępne, można sobie wyszukiwać, tak jak ja dzisiaj będę mówiła o tym królewcu, czyli wpisuję królewiec i mi wychodzą cała lista książek, które mają właśnie jakiś znak, który związany jest z królewcem. Także tak to wygląda, to może to pominę. O, tutaj mamy takie hasło, bo indeksy też tworzymy, prawda? No każda baza, czy te badania muszą być takie usystematyzowane, muszą być indeksy, żeby łączyć po prostu te książki, żeby była jedna sztab bibliotek w Królewcu i z tej biblioteki mamy na przykład tyle i tyle książek, żeby każda z tych książek była powiązana z tą nazwą sztab bibliotek. I tutaj taki przykład, jak posługiwać się w tej bazie, bo ja wyszukiwałam tego Królewca też, ten Królewiec, tak? Czyli na przykład jak wpisuję Allenstein, czyli Olsztyn, to mam 88 właścicieli mi się pojawia. Jak wpisuję Wilno, mam 116 właścicieli. No ja nie zbóg, na przykład jest tylko jeden właściciel z Pisza zarejestrowany. A jeżeli chodzi o... Tutaj akurat mamy Reinhardswalde Bibliothek, czyli biblioteka należąca do domów w Markowie. To było to arystokratyczne. Takimi znakami się posługiwał, a to też jest taki właśnie dobry przykład, tak, cały czas tytułem wstępu, bo do meritum jeszcze nie przyszliśmy. To jest pieczątka, prawda? Czyli był ród tutaj na tych ziemiach, właściciele posiadający między innymi właśnie posiadający biblioteki i tak sygnowali swoje zbiory. Biblioteka, jak to zwane, mamy pieczątkę, ale oni się też tak podpisywali, tak? Czyli widzicie Państwo, jak to wygląda. No, jak ktoś jest bardziej taki już wprawiony, ma wprawne oko, no to pewnie ciekawe, czy jeszcze by nie rozszyfrował, że to jest tą samą ręką pisane. Ale na przykład, jak już były, jak już widzieliśmy tych książek, tyle dotykaliśmy i w te książki zaglądaliśmy, to widzieliśmy, że nawet jak jest książka, która nie ma tego znaku własnościowego, ale ma to, no to już wiadomo było, że to jest to są donowie z Markowa, tak? Z Reichenswalde. Także no, też ta praca wymagała od nas takiej uważności. No i właśnie, proszę Państwa, ten królewiec. No, królewiec, powiem Państwu szczerze, że pisząc ten projekt, no wiedziałam, że będę szukała tych księgozbiorów z Królewca i myślałam, że w większości tam było 6800 ponad właścicieli zarejestrowaliśmy. Ja myślałam, że po pierwsze myślałam, że mniej tych właścicieli znajdziemy, że to będzie około 3000 tych właścicieli, czy instytucji i osób, do których należały księgozbiory. I myślałam, no, że nie, może nie większość, ale znaczna część, czy jakaś część taka reprezentatywna tych właścicieli, to właśnie będzie z tą proweniencją królewiecką. No to jest ogromne nasze rozczarowanie, bo się okazuje, że na 6800 właścicieli ponad mamy tylko 87 wyników, czyli mamy tylko 87 instytucji albo osób, które były związane z Królewcem. Czyli mamy tylko tyle tych książek, znaczy książek to więcej, tak? Ale jakby no, jeśli chodzi o właścicieli, o nazwę właścicieli. 87. Jest to bardzo mało, zaczęliśmy się nad tym zastanawiać, dlaczego i też teraz to wytłumaczę. Znaczy, może powiem, dlaczego myślałam, że tych książek będzie więcej. Bo od sierpnia 1942 roku trwała wojna, jej przebieg był jaki był. Od sierpnia 1942 roku
rząd III Rzeszy rozpoczął akcję zabezpieczania zbiorów. Tam, gdzie były one najcenniejsze, w Królewskim przecież był jeden ośrodek, był uniwersytet, był ośrodek naukowy. Królewiec wspaniale rozwinięty, liczne drukarnie, drukarze. Więc no, bez wątpienia tych książek było i tych księgozbiorów było tam najwięcej. Niemcy podzielili książki, czy też zbiory, bo nie tylko to, przecież te zbiory to nie tylko książki, na trzy kategorie, no, przygotowując się do ewakuacji, tak, żeby uchronić te zbiory, oni zamierzali je ewakuować, zamierzali je przechowić. I podzielili je na takie trzy kategorie, a najważniejsza kategoria to były najstarsze zbiory, ekonomiczne opisy, i to były zbiory w pojedynczym egzemplarzu. No, tak jak wojna w Ukrainie trwa, prawda? No, tam też są różne plany ochrony, gdy rozpoczęła się wojna, dzięki pomocy Polski na Ukrainę pojechały skanery wielkoformatowe i niewielkoformatowe, jakiekolwiek, aby szybko to skanować, po prostu to zabezpieczać. Więc no, trochę Niemcy też tym tokiem myśleli, widzieli, że to jest cenne i chcieli to zabezpieczać. Kategoria B to były inkunabuły i stare druki, kategoria C to były zbiory pozostałych bibliotek. I teraz zbiory z kategorii A i B musiały być ewakuowane z miast zagrożonych, w pierwszej kolejności, z miast zagrożonych nalotami i musiały być przewiezione w bezpieczne miejsca. I tymi bezpiecznymi miejscami Niemcy za te bezpieczne miejsca uważali zamki, pałace i budynki państwowe, sądy, urzędy, gdzieś tam w piwnicach te zbiory lokowano. I też było takie założenie, żeby te miejsca nie były blisko. Czyli jeżeli no, w tym pałacu czy w tym dworze Niemcy przywieźli jakieś księgozbiory, to następne muszą gdzieś być oddalone, że po prostu w momencie, gdy front będzie, wojska będą szły i tu będą niszczyć, to żeby przy okazji nie zniszczyć wszystkiego. Ile zbiorów zwieźli? No to jest trudne do, to jest trudne dosyć do określenia, dlatego że znaczy tak, zwozili, jak zwozili blisko gdzieś tam za niedaleko Kaliningradu do tych majątków, no one w pierwszej kolejności były niszczone, palone, więc to te zbiory po prostu przepadły, więc potem uznano, że dalej będą, dalej te zbiory będą bezpieczniejsze. Według niemieckich opracowań w marcu 1944 roku na terenie Puszczy Wschodniej znajdowało się 120 tysięcy zbiorów. I teraz pytanie, czy to jest dużo, czy to jest mało. Biblioteka Uniwersytecka w Królewcu, znaczy tak myślę, że w warunkach takich ciężko wojennych jednak, no to przygotować ewakuację 120 tysięcy książek to jest pewnie, to było pewnie dużo, ale w skali tego, co tam się znajdowało w tym Królewcu, to może niekoniecznie, bo tylko Biblioteka Uniwersytecka w Królewcu liczyła 700 tysięcy książek, więc książek było bardzo dużo do przywiezienia, wiadomo, że wszystkiego się nie udało zabezpieczyć. Więc w 1944 roku zbiory biblioteki, no właśnie tej wspomnianej uniwersyteckiej, Niemcy przywieźli, uznali, że najbezpieczniejsze będą te najdalej wysunięte na zachód posiadłości na terenie Prusy Wschodnich. No między innymi do majątku Donów w Karwinach trafiła srebrna biblioteka Albrechta. Jeżeli przewożono zbiory z biblioteki uniwersyteckiej, to zapewne też zbiory ze sztab bibliotek. Można określić, tak, gdzie one zostały skierowane. Głównie na teren powiatu łąckiego. I tutaj znajdowały się w majątku w Ponarach, w Budwidach, w Wierzchowie, w Markowie. No a stąd droga już była bliska. Niestety do Torunia i tam w większości te zbiory zostały przywiezione. No, dlatego, że w Toruniu powstał uniwersytet i w Olsztynie nie, więc no, trzeba było stworzyć zaplecze i na teren Warmii i Mazur przybywały ekipy właśnie między innymi akademicy z Torunia i te książki, te zbiory wywożone, jak to gdzieś tam opisywano, całymi wagonami. Ile? Też nie wiadomo, gdzieś w opracowaniach pojawia się liczba 40 tysięcy. No trudno jest to do zweryfikowania, dlatego że nie są przeprowadzone jeszcze badania proweniencyjne, tak? Jak się prowadzi te badania zbiorów, na przykład, które są w Toruniu, no to też tego jest tam tyle, że no, na pewno to będzie wszystko trwało.
zostało w czasie. Jeżeli chodzi o to, co zostało w Olsztynie. Najwięcej, proszę Państwa, książek zarejestrowaliśmy właśnie ze sztab bibliotek z Kulesa. Ja dlatego też wspomniałam, że gdzie te zbiory trafiły? Trafiły na teren powiatu morąskiego. I tam mamy zarejestrowanych 1147 książek. Najwięcej jest w Bibliotece Muzeum Warmii i Mazur, a w Instytucie Północnej jest około 400, w bibliotece około 500. Czyli też widać tutaj, no można łatwo zweryfikować właśnie tą działalność, czy widać tą działalność Skutowo i Skupskiego, tak? Że część trafiła do Instytutu Mazurskiego, a część do Muzeum Warmii, do Muzeum Warmii, Warmii i Mazur. Jeśli chodzi o te pozostałe instytucje, to niewiele, bo tylko 8 znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej. Też jest tak na przykład, że te książki z pieczątką sztab bibliotek, zaraz ja pokażę, jak pieczątka wyglądała. Tutaj to widać, tak? To są te trzy pieczątki sztab bibliotek Königsberg. One mają na przykład pieczątkę Instytutu Mazowskiego i się okazuje, że takie egzemplarze są na przykład w Bibliotece Uniwersyteckiej. Więc też widać, że ktoś z tego Instytutu, no może nie z Instytutu Mazowskiego, ale pewnie potem gdzieś na przestrzeni lat też tych książek się pozbywano, nie wiem, sprzedawano, one też trafiały do antykwariatu, bo też takie się zdarzało. Kolejną taką instytucją, którą odnotowaliśmy, to jest właśnie Uniwersytet w Kulewcu i tu jest tych książek bardzo mało, bo mamy tylko jedną książkę z tą pieczątką, czyli no ewidentnie zbiorów uniwersyteckich my w Olsztynie w zasadzie nie mamy, bo mamy 66 książek, to jest jedna książka w zbiorach Instytutu Akademia Regio Montana, Königsberg Uniwersytet i Bartisz Slavisches Seminar der Albertus Uniwersytet. Ta książka znajduje się jedna w instytucie, a 64 tam, książki z tamtym znakiem własnościowym znajdują się w Hozjanie. Czyli no w zasadzie zbiory uniwersyteckie, zbiorów uniwersyteckich z Uniwersytetu w Kulewcu w Olsztynie, no powiedziałabym poza tymi i poza ewentualnie tymi, które jeszcze nam się uda znaleźć, no mamy bardzo mało. Też mamy takie zbiory, jeżeli chodzi o Królewiec, jest to Towarzystwo Starożytności Prusja w Kulewcu, Alter Kunstgesellschaft Prusja. I to są znowu książki, to też znowu widać tutaj działalność i Suchetowej, i Skupskiego, bo te książki znajdują się w Instytucie głównie i w Muzeum Warmii i Mazur. Czyli gdzieś też widać to, jak oni podążali śladami tych egiptoruńskich, bo trzeba było, oni musieli mieć zezwolenie, żeby jeździć. Czyli najpierw mogły na teren powiatu morąskiego na przykład pojechać ekipy toruńskie, zabrać wszystko, a czego już nie zabrały, to wtedy Suchetowa dostała zgodę od władz i ona mogła pojechać i czy nawet później jeździła, bo jak oni wszystkiego nie zabrali, to gdzieś ona jeszcze opisuje, że w latach 50. znajdowała tych książek. Także mamy też książki z taką proweniencją. Ja oczywiście całej nie będę omawiać, bo to jest 80 ponad tych właścicieli. Tutaj mamy Prusja Muzeum. Prusja Muzeum powstało najpierw Towarzystwo Starożytności, które zorganizowało muzeum i też mamy z taką pieczątką książki. Urząd Konserwatora Zabytków Sztuki z Królewca. Księgarnie i Trojgatonie, no tego też jest bardzo dużo. Mamy dużo znaków własnościowych. Księgarni, introligatorni z Królewca, które gdzieś tam też przy szkołach działały, także to jest taka dosyć szeroka grupa prowincyjna. I proszę Państwa, księgozbiory prywatne. Dużo ich jest, więc też nie będę wszystkich omawiać. To są bardzo często książki, które posiadają też znak własnościowy, na przykład Miejskiej Biblioteki w Kulewcu, czyli należące zbiory do prywatnych osób, nauczycieli na przykład, pastorów, no nie wiem,
profesorów, one były przekazywane, prawda, bo tam nie było, a potem miały też przypadkiem, chociaż jeżeli jest to większa liczba książek, to pewnie były przekazywane na przykład do miejskiej biblioteki kolekcji. Tutaj mamy taki znak własnościowy z Filiz Michaela Lilientala. On był dyrektorem Biblioteki Miejskiej w Królewcu, bo też właśnie te jego książki, stare druki akurat, które badaliśmy w archiwum państwowym, to bardzo dużo miało ten znak własnościowy. Mamy też książkę z taką wklejką, czyli to też jest znak własnościowy tutaj, Krzysztofa Celestyna Brondnowiusza i tam też jest książka Sztat Bibliotek. Königsberg, czyli książka trafiła, no, Mordowiusz związany z, to są wiersze, akurat one też są w gablocie, położone są to wiersze Ignacego Krasickiego, wydane w Warszawie. Ten urodzony, Mordowiusz, szacuje się, że jego biblioteka liczyła około 1000 wolumenów. Był on związany z Królewcem, gdzie najpierw uczęszczał do szkoły, a następnie studiował teologię, filozofię i to na Królewskim Uniwersytecie. Uczył się również w kolegium Fryderykanum w Królewcu. Królewiec opuścił w roku 1798 i jego biblioteka, te 1000 egzemplarzy, trafiło do Gdańska, bo on do tego Gdańska wyjechał. Natomiast no, tutaj akurat jakiś zapodział się, pewnie ktoś miał w swoich zbiorach i jakoś to przypadkiem zupełnie trafiła ta książka Mrugowiusza do Sztab Bibliotek. I proszę Państwa, bez wątpienia jednym z, najcenniejszych egzemplarzy czy dzieł, no, znaczy nie dzieł, ale no, książek, starych druków, które posiadamy w naszych zbiorach, jest to modlitewnik księcia Albrechta, wydrukowany w roku 1540, w którym, zaraz chwilkę to obejrzymy, w którym on napisał modlitwę własnoręcznie i to jest egzemplarz, czyli wolumen, który znalazła Supernowa. Tak jak już wspomniałam, no przede wszystkim pierwszeństwo mieli to Rumianie. Oni penetrowali teren, głównie ten powiat morąski, gdzie Niemcy zwieźli zbiory z Królewca. I Supertowa opisała znalezienie tego woluminu w roku 1950 jako zupełny przypadek, że gdzieś ktoś napisał, że w starostwie w Pasłęku są książki, których już ci z Torunia nie chcieli zabrać i że rzekomo ona tam pojechała. Została wpuszczona do takiej sali, gdzie te książki, głównie XIX-wieczne, tak, to określane były wtedy jako zmiotki. Ona takie określała w swoich wspomnieniach, że tam głównie była makulatura, czyli te zmiotki, które my dzisiaj badamy, no dzisiaj nie powiemy, że to są zmiotki. Natomiast to rzeczywiście wtedy to były takie mniej wartościowe z punktu widzenia tych zainteresowanych książki. I ona wśród kupy tych zmiotków właśnie znalazła ten modlitewnik i tak napisała. Coś mnie ciągnęło do tego kąta, bo to gdzieś w kącie znalazła ten modlitewnik. Nie mogłam się oprzeć, czyli gdzieś ta intuicja, chociaż no, też się spotkałam z takim przetwierdzeniem, że to gdzieś ktoś dobrze wiedział, co to jest, ukrył i po prostu jej to przekazał, bo też tak trudno sobie wyobrazić, że to umknąć mogło. Przecież to, to mogło jednak komuś umknąć, a może dużo tego było. Też nie wiadomo, jak te zbiory były zapakowane, czy w porządku, czy nie w porządku, i rzeczywiście może umknęło. Nie mogłam się oprzeć, zagłębiłam rękę między stare, pożółkłe papieżyska. Wyciągnęłam małą książeczkę w brązowej, skórzanej oprawie. Schowałam bez słowa do torebki. Nawet nie zajrzałam, co to jest. Schowała szybko do torebki. Do torebki szukałam dalej, znalazłam jeszcze dwa stare druki. Pożegnałam inspektora, bo to właśnie było w tym inspektoracie szkolnym. Tak, bo te podstawały szkoły, też trzeba było księgę zgromadzić. Nic nie pokwitowała, przecież to śmiecie. I tam potem Światka Słonka poszła dalej, opisuje, wyciągnęła z torebki ten wolumin, otworzyła i tak powiedziała, że czuła, że się nie myliła. Natomiast no, ta historia taka jest trochę, wydaje mi się, no nie wiem, czy może przerysowana, czy nie przerysowana, czy rzeczywiście tak było, czy
tak jak niektórzy twierdzą, że ktoś to miał po prostu w swoich zbiorach i przekazał. To tak jak ze Srebrną Biblioteką Albrechta, prawda? No gdzieś tam okazuje się, no dzisiaj no, cała biblioteka, cała to, co się uchowało, bo cała biblioteka, Srebrna Biblioteka z księcia Albrechta i jego żony Anny została też właśnie przywieziona na teren powiatu paswęckiego. Pojechały te stare druki do Torunia, ale dzisiaj na przykład Muzeum Marii i Mazur znajduje się jedna część oprawy z tej srebrnej, która trafiła do muzeum chyba w latach 90., bo ktoś miał to w swoich zbiorach i to po prostu chyba sprzedał, prawda? No też brakujące są jednak woluminy, z liczącej około 17 woluminów zachowało się chyba 13, no i tak dużo, bo zbiór jest naprawdę wspaniały. Proszę Państwa, to już tak kończąc, no jest to takie, powiem, znaczy to było bardzo duże rozczarowanie podczas tych badań, że nie mamy tych księgozbiorów w zasadzie, znaczy mamy, ale no nie tak jak sobie to wyobrażaliśmy, nie tak jak sądziliśmy, że tych księgozbiorów, że no przecież to takie było jakby logiczne, tak, że i też czytali, no znaliśmy opracowania, pisząc projekt i prowadząc te badania, wiedzieliśmy, że te zbiory były ewakuowane, że one częściowo w znacznej części pojechało do tego Torunia, no ale myśleliśmy, że jednak więcej z tego królewca tutaj zostało. Natomiast to, co zostało, naliczyłam dotąd około 1800 książek. Czyli zarejestrowaliśmy w bazie 21 tysięcy książek i około 1800 to są zbiory, które posiadają proweniencję królewiecką. No jest to bardzo, bardzo, bardzo mało. W tej chwili złożyliśmy nowy wniosek, chcemy kontynuować nasze badania. Zresztą nawet jak nie dostaniemy tych pieniędzy jak od ministerstwa, to i tak będziemy je kontynuować, bo wiemy, że jest to potrzebne, wiemy, że no, są to pasjonujące badania, aczkolwiek też mogą one znużyć, jeżeli badałaby to jedna osoba, bo my mieliśmy zespół do dyspozycji 30-osobowy, tyle osób te książki skanowało, szukało tej proweniencji, rejestrowało. Teraz w tym etapie chcemy badać, chcemy się trochę bardziej skupić jednak na starych drukach, bo tych nie mogliśmy badać dlatego, że one nie były opracowane i jakby stopień trudności identyfikacji egzemplarza, bo jeżeli mówimy o książce z XVII wieku, to już XVIII-wieczne są łatwiejsze, to jest bardzo trudno zidentyfikować ten egzemplarz i ta praca by nam pochłaniała w zasadzie identyfikację egzemplarza, a nie badanie proweniencyjne. Więc teraz troszkę chcemy odwrócić, chcemy już się skupić też na tych starszych książkach i mam nadzieję, że będziemy się też spotykać właśnie w takiej formule, zresztą też tak planujemy. I na koniec, ja już tu wspominałam, proszę Państwa, ten projekt i te spotkania, tak jak teraz, są po to, żeby właśnie prosić Państwa, może Pana Konrada poproszę, żeby Pan Konrad rozdał Państwu. I tak apeluję za każdym razem, jak jestem właśnie przy mikrofonie. Sygnujcie, proszę Państwa, swoje książki, sygnujcie swoje zbiory. Ja tutaj Państwu mówiłam, zanim się zaczął wykład, że mi udało się na podstawie takich znaków własnościowych, zapisów i tak dalej, odtworzyć życiorys, krakowskiego profesora XIX-wiecznego profesora. Dlatego, że on sygnował te książki. Jak my będziemy to robić, to tacy badacze jak my za te 50, za 100 lat też będą mieli doskonały materiał do badań proweniencyjnych, do badań nad historią czytelnictwa, kultury książki, do badań nad dziedzictwem kulturowym naszego regionu, nie tylko. Także dziękuję Państwu za uwagę, no i zapraszam oczywiście do zadawania pytań, chętnie na nie odpowiem. Ja chciałam się zapytać po pierwsze, kiedy, w jakim terminie Państwo zaczęli badania i jak długo one trwały? W tym projekcie rozumiem, tak? Chodzi o ten projekt. Projekt rozpoczął się w 2022 roku. No był to ogrom pracy, który wykonaliśmy. To było ogromne przedsięwzięcie informatyczne przede wszystkim, bo musieliśmy wdrożyć system. Musieliśmy, no już pomijam te szkolenia i tak dalej, bo wszyscy sobie świetnie poradzili, ale rzeczywiście był czasami stres, bo też wiem, że bardzo intensywna była ta praca, więc no, a trzeba było się wdrożyć, ale wszyscy, no te, tak jak mówię, w projekcie wzięło udział 30 osób, wszyscy dali radę i wszyscy mamy chyba tą satysfakcję przede wszystkim. Rejestrowaliśmy od 2022 roku i tą rejestrację zakończyliśmy na początku tego roku. Ta baza jest już dostępna, jest strona internetowa projektu. W tej chwili przygotowujemy taką prezentację, żeby
podsumowanie było, ale na tej stronie księgozbiory-przedwojenne.pl jest wszystko, będzie jeszcze więcej, jest też dostęp do tej bazy, jest dostęp do pracowni badań księgozbiorów historycznych Emilii imienia Emilii Skwertowej Biedroniny, do wszystkich nagrań, wszystkich wykładów, do wystaw, które organizowaliśmy, tam jest po prostu wszystko. Także tam, a prace trwały 2 lata, plus potem jeszcze cała kampania, bo wystawy były, nawet wystawa nasza pojechała do Warszawy, proszę Państwa, więc także wyszliśmy, to też jesteśmy z tego bardzo dumni, że wyszliśmy poza region, jednak z tematem takim, z badaniami jednak takimi regionalnymi i lokalnymi, więc no a w Warszawie na Powiślu to była wystawa plenerowa, także myślę, że dużo osób mogło o nas usłyszeć. Dziękuję. Także, proszę bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Czy ma Pani wiedzę, najbardziej cenna prywatna kolekcja w Kucach Schrodnicy? Jak Pan zapyta księdza Garbolińskiego, to on powie, że najcenniejsze są kolekcje biskupów warmińskich. No tam to jest po prostu prawdziwa naukowa uczta. Ja powiem tak. Nie odpowiem Panu na to pytanie, bo to myślę jest, to tak jakbym powiedziała, że ta książka jest fajniejsza, czy ten właściciel, prawda, to zależy jak na to spojrzymy. Do tej pory w centrum zainteresowań badaczy są głównie księgozbiory te najstarsze, stare druki. I powiem Państwu, że jak rozmawiałam nawet z przedstawicielami toruńskiego środowiska naukowego, tak usłyszeli, że my badamy te XIX-wieczne książki, to makulatura. Tak? Taki wytrawny badacz, to dla niego te XIX-wieczne są makulaturą. Natomiast to też jest historia. I z punktu widzenia historii kultury XIX-wiecznej, historii rozwoju instytucji, szkolnictwa, towarzystw, nauki, bo przecież wiek XIX to i rozwój nauki, no jest to bezcenny materiał do badań. Jak wpiszemy na przykład Allenstein-Schule, to nam wyskakuje szkolnictwo w kursach nie jest opracowane. Wyskakuje nam cała lista szkół na przykład. Natomiast jeżeli odpowiadając na Pana pytanie, ja myślę, dobrze, to muszę trochę tutaj wartościująco do tego podejść. To ja bym też, tak jak miałam powiedzieć, która kolekcja jest najcenniejszą kolekcją, Hozjanum jest największa liczba starych druków. Proszę sobie teraz wyobrazić, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego w swoich zbiorach stare druki, czyli książki wydane do 1800 roku, Uniwersytet Warszawski posiada 144 tysiące starych druków. Biblioteka w Toruniu posiada 50 tysięcy starych druków. Muzeum Narodowe, nie biblioteka, Muzeum Narodowe w Warszawie posiada 30 tysięcy starych druków. A my w Olsztynie, podkreślam, na skutek trudnej historii naszego regionu, posiadamy, jak policzyłam szacunkowo, około 16 tysięcy. Wszystkie instytucje posiadają tylko około 16 tysięcy starych druków. Która kolekcja jest najcenniejsza? Myślę, że kolekcje, które są takie do wskazania, że są, ale to też z racji tego, że Hozjanum, ksiądz dyrektor Tomasz Garmoński ma ogromne szczęście, że te zbiory się zachowały. No to też bym chyba powiedziała, że, bo one są duże te kolekcje, one tam są do odnalezienia, że to są te kolekcje biskupów warmińskich, dantyszek, no to jest, myśmy teraz napisali projekt i te kolekcje właśnie chcemy w tym Hozjanum badać, ale muszę Państwu powiedzieć,